Witam Was na moim kanale w kolejnym vlogu z serii Odliczania do wakacji. Mamy dzisiaj, słuchajcie, 18 czerwca. Jest to już przedostatni dzień nagrywania tego otóż vloga. Więc zostało naprawdę mało czasu, czyli dzisiaj i jutro. Ale nic, i tak przychodzę do Was z pozytywną energią. Temperatura na dworze nadal się utrzymuje w tych normalnych temperaturach, czyli się mega, mega cieszę. Dzisiejszy dzień zapowiada się normalnie, jadę z moją przyjaciółką na loty. Opowiem Wam dzisiaj o moich planach na wakacjach, więc jeśli Was to ciekawi, to zostańcie ze mną do końca. No i co, zabieram Was ze mną w moją podróż po tym dniu. Jeśli chodzi o mój dzisiejszy outfit, jest dosyć taki na luzie. Mam taką bluzeczkę w paski, którą sobie podwinam, żeby był to taki crop top i ją, słuchajcie, też dostałam od cioci. Jest naprawdę też śliczna. Do tego mam takie spodenki krótkie. Jest, słuchajcie, dostałam od mamy, znaczy mama mi je dała, a ja je po prostu przerobiłam i zrobiłam takie króciutkie, z czego wyglądałam naprawdę super, takie wiecie, cargo, tylko w wersji krótkiej. Więc słuchajcie, taki zwykły outfit. A ja mam ze sobą kolejny soczek, tym razem zrobiłam sobie herbatę, znaczy to jest herbata, kostki lodu, cytryna, no i tyle, i rureczka. Jest naprawdę też super dobre w ogóle. Ja jestem fanką od teraz lemoniad i naprawdę codziennie piję w tym kubku i zawsze sobie coś przygotowuję. Opowiem Wam teraz moje plany na wakacje, z czego one nie są za jakieś, wiecie, takie niezwykłe, że gdzieś wyjeżdżam lub coś, więc po prostu jeśli chodzi o lipiec, to wyjeżdżam do Okuninki albo w pierwszy tydzień, albo w ostatni, więc to się zobaczy, więc jeśli będziecie w Okunice, to będziecie mogli mnie spotkać, bo dużo osób też mówiło, że jeździ właśnie tam i mógłby mnie spotkać czasami, więc mówię, że tam będę albo w pierwszy, albo w ostatni tydzień, chyba że coś się zmieni i nagle pojedziemy w środek lipca, więc to nie wiadomo. Do tego, słuchajcie, w sierpniu, początek sierpnia chyba jadę do Wrocławia, ale to też, szczerze mówiąc, to nie wiadomo, tak szczerze, bo to zależy od pogody i w ogóle od wszystkiego, od zorganizowania, znaczy po zorganizowaniu to jest dosyć słabo, więc no wiecie, to wszystko trzeba po prostu przemyśleć i na razie my wszystko działamy na spontanie. Więc to są moje jakby wyjazdy. Będę gdzieś jeszcze jechać, wiecie, chyba do Kielc, do Warszawy i dalej to nie wiem, bo to też wszystko zależy od pogody. Tak jak w maju, słuchajcie, co tydzień w maju lało i nie mogliśmy nigdzie jechać, a mieliśmy tyle wyjazdów zaplanowanych i to wszystko się jakby przełożyło, że w ogóle nigdzie nie pojedziemy, albo po prostu pojedziemy, jak będzie ładna pogoda, więc no wszystko to się tak przekłada, a czasami też niedzieli nie mamy aż tak wolnych i sobot, żeby gdzieś jechać, więc wszystko zależy, słuchajcie, od pogody. Też się będę spotykać z różnymi osobami. Niedługo właśnie za tydzień przyjeżdża mój przyjaciel, więc też super się mega cieszę, znaczy myślę, że przyjedzie za tydzień, ale no nie wiadomo, czy przyjedzie tutaj do Radomia, czy po prostu w inny kontekst naszego kraju, więc to się wszystko okaże. Też będę się spotkać z moją przyjaciółką, z przyjaciółmi, z, wiecie, z Radomia, z koncertu, bo to też jest naprawdę, dużo mam z tych znajomych, więc chciałabym też im poświęcić trochę czasu. Będę u kogoś pewnie nocować, więc wiecie, u siostry, u koleżanki, u babci, więc no wiecie, no takie zwykłe plany, tak jak u każdego, myślę, że gdzieś będzie nocować. No z Agnieszką mamy w planach urządzić takie, wiecie, piszemy aparty jeszcze z moją przyjaciółką, więc zobaczymy, czy to pyknie, bo tu no jakoś niedługo będziemy to urządzać, więc wszystko się zobaczy. No i co, jeśli chodzi w ogóle, jeśli chodzi o te wakacje, co takiego będę robić, więc na pewno będę nagrywać filmy na YouTube'a, to jest pewne, że będę nagrywać filmiki i montować je dla Was. Będę oglądać dramy, seriale, co jest też na pewno pewne. Będę grać z Natalią w gry i w ogóle myślę, że Asię zaciągnę też do grania, bo musimy pograć w Robloxa, bo Asię, jeśli to oglądasz, to wiesz, musimy powtórzyć moją wpadkę, kiedy wpadłam do oceanu, więc wiesz, o co chodzi. No i co? Właśnie będę grać w gry, będę oglądać seriale, będę nagrywać filmiki, no i będę spędzać czas z przyjaciółmi, wychodzić, wiecie, na dwór bardzo często. Będę się spotykać właśnie z przyjaciółmi, będę iść na rower, deska, longboard i takie tam inne rzeczy. No i co? Na tym będzie się tak jakby wszystko opierać i często będę w basenie, więc takie zwykłe moje jakby wakacje. Za granicę nie wyjeżdżam z tego iż powodu, że moja siostra jest jeszcze za mała i nie przetrwałaby tak długiej jakby podróży, wiecie, w samochodzie. Ledwo, wiecie, ona wytrwała 2 godziny w aucie, a co mówić.
z 12 albo ponad, więc niestety no nigdzie nie mogę jechać jak za granicę. Ale za to wy możecie napisać w komentarzach, gdzie jedziecie, jakie macie plany, gdzie nocujecie, gdzie jakieś, czy zorganizujecie jakieś piżama party, jakieś noski, no więc wszystko możecie pisać, z chęcią poczytam. Bardzo lubię czytać wasze komentarze i wasze plany, więc z chęcią piszcie o swoim życiu. A ja każdemu komentarzowi dam serduszko, no i lajka i można któryś odpiszę, więc piszcie i z chęcią poczytam. Kupiłyśmy sobie babu coś tam, w sensie jest to taki gofr kurkowy i mamy z Nutellą. Ja bardzo kocham Nutellę i gofra, więc zabieramy się za jedzenie. Jestem właśnie razem z Agnieszką nad zalewem i powiem wam, że nie ma wody, z czego jestem bardzo, ale to bardzo zawiedziona i myślałam, że ja wiedziałam, że nie ma wody, ale myślałam, że tą wodę już dolali, w sensie, a to jest jakiś remont, coś tam i z tego widzicie, że za mną po prostu nie ma wody. I właśnie sobie tak siedzimy i nie wiemy, co tak robić, bo nie mamy nawet zdjęć, nie możemy robić, bo nie ma wody ani nic, no i tak dosyć słabo. Ale byłyśmy na takich dobrych bubble wafflach, po prostu są pyszne i z Nutellą jeszcze lepsze. Nieważne, że się ubrudziłyśmy tak totalnie, ale to nie ma znaczenia. No i słuchajcie, no i co, tak się do was tylko odzywam. Nareszcie już jest jakaś cisza, bo tutaj cały czas coś przychodzi. Wszystkim. Niedawno właśnie wróciłam z zalewu i powiem, że jestem trochę mega zmęczona i muszę zacząć montować tego vloga dzisiejszego, bo chciałabym go tak dzisiaj zmontować i jutro tak na spokoju go wrzucić i powiem wam, że jutro już zaczynam po prostu ostatni filmik nagrywać i ja w to po prostu nie wierzę, znaczy z jednej strony się cieszę, powiem wam, że bo już nie mogłam, nie dawałam rady tego montować. Później dochodziłam spać z tego powodu już o 1 w nocy, ponieważ musiałam to montować, czekać, aż coś się zrenderuje, później przesyłać i później rano, żeby po prostu już był. Więc dla mnie to już jest tak jakby zbawienie, ale też mi trochę smutno, bo fajnie mi się nagrywało te filmy, więc no wiecie. Ale no, oczywiście będą się pojawiać jeszcze inne filmiki, więc spokojnie, nie zostawię was. I teraz planuję sobie zrobić jakąś maseczkę, więc chodźmy na statyw aktualnie, bo teraz trzymam was w ręku. Powiem wam, że światło nie jest jeszcze aż tak fatalne, ponieważ jeszcze mamy jasno na dworzu, więc tylko zapaliłam lampy. I jest nawet git. I będziemy sobie robić taką dzisiaj już zwykłą maseczkę, taką wiecie, nie w płachcie, ale taka z papierka. I to jest maseczka bąbelkowa, maska do twarzy, wygładzająca. Olej arganowy, witamina E. Więc kupiłam ją chyba w Hebe. Nie testowałam jeszcze tej maseczki, w sensie takiej bąbelkowej, więc jestem ciekawa, więc słuchajcie. Zakładamy moją opaskę. Marynarz po prostu powraca, więc otwieramy. Biorę tylko, wiecie, jedno opakowanie. Tylko teraz które?
Ale ma śliczny zapach. Boże święty. Ale piękny. W ogóle to wiecie, ja nakładam te maseczki tak, żeby tylko tak jakby czas wziąć. W sensie, kurde. Czy wy widzicie ten kolor? To jest taki zielony. W ogóle to nie przeczytałam w ogóle jak to stosować, więc super Angelika, super, ty to zawsze wmasować to czy jak? A, to samo będzie, dobra. Już czuję, że mi się pieni, więc okej. O kurde, jak się pieni. O jacie, ale ekstra. O kurde, jakie to genialne, słuchajcie, naprawdę. O kurde. O nie, komar. Dobra, odleciał. Ale powiem wam, że genialnie. Czy wy to widzicie, jak to się po prostu pieni? Ale powiem wam, że na serio genialne. Genialne uczucie. Na serio, masakra po prostu. To jest super uczucie. Na serio, mam po prostu tą maseczkę. Jeszcze mam drugą tutaj porcję. Ale na serio genialna. Genialna. Powiem wam, że pienić i teraz tylko musiałam tutaj wmasować to tak jakby i przeczekać teraz 5 minut, bo 5 minut tam, 5 minut tu i teraz już się nie pieni, tylko tak trzeba odczekać i spłukać wodą, więc powiem wam, że naprawdę genialna ta maseczka, naprawdę super. Okej, kochani, więc to już tyle na tym vlogu. Pamiętajcie o łapeczkę w górę, o subskrypcji na dole, o komentarzach w górę, zdaję wam serduszka, prześlijcie ten filmik znajomym, żeby było nas coraz i coraz więcej. Więc to tyle, to był już przedostatni vlog, jutro nagrywam ostatniego i no dosyć smutno, naprawdę smutno. No ale no co, nic na to nie poradzę, ale za to zaczynamy wakacje, więc co. Życzę wam miłego dnia, bo pewnie ten filmik oglądacie po południu lub w godzinach takich popołudniowych. Więc no, do zobaczenia już jutro i bajo! Saranieyo!